gdybym miał wrażenie, że już wiem, jak szukać ciebie, jak nie pomylić tylu dróg. I gdybym chciał ogarnąć wszystko, wszędzie być, a nie miał ciebie, to nikim bym naprawdę był. Niech widzą ciebie moje oczy, niech słyszą ciebie moje uszy. Jesteś światłem mego dnia, śpiewem mojej duszy, światłem mego dnia, śpiewem duszy. Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli drugą niedzielę wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kardynał Macharski dla archidiecezji krakowskiej, a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski ojciec święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Niedziela Miłosierdzia, czyli druga niedziela wielkanocna, kiedyś, a cały czas też zwana białą, Dominica Albis, jest od wielu lat Niedzielą Miłosierdzia Bożego, ustanowienia papieża Ojca Świętego Jana Pawła II. Taką prośbę miał też Pan Jezus skierowaną do siostry Faustyny w dzienniczku. Jest to szczególny dzień poświęcony medytacji, uczczeniu tego największego przymiotu Boga, którym jest Jego miłosierdzie. To jest właśnie Niedziela Miłosierdzia Bożego. W całej Polsce, w całym świecie generalnie przeżywamy ją bardzo głęboko. Ja nie tylko w Łomży, miałem okazję kiedyś zobaczyć też taką niedzielę daleko stąd, w Azji na przykład, u katolików azjatyckich, więc Jezus dotyka nas swoją mocą, swoją miłością, swoim miłosierdziem i przemienia nasze życie, nasze serca, uzdrawia nas, podnosi nas, to jest Jego miłosierdzie. Ten koncert specjalnie został planowany w ten sposób, że odbył się w przeddzień Święta Bożego Miłosierdzia, nazwijmy to Wigilię, choć w oktawie świąt wielkanocnych nie ma takiej Wigilii, poprzedzony był Eucharystią o 15:00. Chcemy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży taką praktykę kontynuować co roku. Chcemy, aby to miejsce nie tylko się kojarzyło z modlitwą, choć to jest istota, fundament, ale żeby to było też miejsce przeżywania doświadczenia Miłosierdzia Bożego przez wieczory uwielbienia, przez koncerty, przez spotkania, warsztaty. O to nam chodzi. I rozpoczął Tomek Kamiński, jak się okazało, przez frekwencję znany wykonawca muzyki chrześcijańskiej, się bardzo cieszę, nie tylko dla nas już takich, którzy troszkę się postarzeliśmy razem z nim, bo on, jak sam mówił, już dziadkiem pięciorga wnucząt, ale także dla młodego pokolenia. Za to trzeba Panu dziękować. Zabierz sny moje smutki, szalone radości. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje jest. Kochać Cię, moje całe noce i dnie są tylko po to, by kochać Cię. Bardzo się cieszę, że ksiądz Jacek zaprosił mnie tutaj, bo to były takie stare czasy, gdzie myśmy tutaj naprawdę często przyjeżdżali z koncertami. I cieszę się bardzo, mam nadzieję, że to się trochę teraz znowu wróci do tych starych czasów, kiedy ja tutaj was bywałem bardzo często. No bo ja uwielbiam takie spotkania, no uwielbiam Państwa bliskość, to jak reagujecie, to że mogę coś do Was powiedzieć, podzielić się czymś. No. Także, a tu się dużo zmieniło, jak słychać. No, jestem, bo ojcem, mężem jestem cały czas od 36 lat, natomiast to, że dziadkiem, no to się od tego czasu zmieniło. Tych piosenek jest tyle nowych, że spokojnie można by wydać taką krótką, może nie kilkunasto piosenkową, ale taką krótszą troszeczkę płytę, no ale w związku z tym, że jak powiedziałem, ja wydaję płytę za swoje pieniądze, nikt mi nie pomaga i nie. Ale to też, no, to też pozwala na niezależność, także no jeszcze troszkę musicie Państwo poczekać. Wtedy, kiedy zacząłem pisać dla siebie piosenki i je śpiewać, to postanowiłem, że będę pisał o tym, co jest dla mnie ważne. I tyle, i to jest ta odpowiedź, bo tutaj nie było żadnego takiego nastawienia się, a ja to teraz będę, bo wtedy nie było żadnej sceny chrześcijańskiej tak naprawdę. Jak ja wydawałem płytę Małe Miłości, to nie było artystów, tak jak teraz kilkudziesięciu, którzy grają i śpiewają na chwałę Pana Boga.
Podejrzewam, że ja byłem jednym z niewielu artystów, którzy się tak odważnie do tego przyznawał, ale to ja nie miałem z tym żadnych problemów. To chciałem pisać dla siebie o rzeczach, które są ważne dla mnie, a najważniejsza dla mnie jest miłość do Pana Boga. Dopiero wszystkie później indziej, dalej. Do teraz zresztą dochodzą do mnie zdjęcia z pielgrzymek na Jasną Górę, gdzie no cały plac śpiewa moją piosenkę. Jakoś to poszło. No dla artysty, to powiem tak nieskromnie, no to jest naprawdę ogromna radość, bo jeśli stoją za tym duże pieniądze, jeśli stoi za artystą duży management albo wielka firma fonograficzna, to jest zrozumiałe, bo to wtedy się traktuje jako towar i to się sprzedaje. No wszyscy mamy ten talent, o którym ja mówiłem, bo to nieskromnie mi mówić, że na przykład jestem utalentowany muzycznie, natomiast do spotykania się wszyscy jesteśmy utalentowani, tylko niestety zapominamy o tym i chyba w dobie tych wszystkich właśnie urządzeń, o których mówiliśmy przed chwilą, zapomnieliśmy, że te znajomości w telefonie to nie są te same znajomości, które powinny być, bo wtedy się poznajemy z ludźmi, wtedy możemy powiedzieć, że się znamy z nimi, kiedy się poznamy, kiedy spotkamy się, popatrzymy sobie w oczy i porozmawiamy. Natomiast no, niestety chyba tych rozmów jest coraz mniej i tak ludzie pozapominali o tym, że można się spotkać przy stole, pójść sobie na kolację razem albo zaprosić do domu, bo przecież wszyscy mamy teraz piękne domy w kredycie najczęściej, ale mamy. To dlaczego się w nich nie spotykamy? Bo niestety się nie spotykamy i to... I no, nie traktujemy tego talentu poważnie. Jak ty możesz to wytrzymać? Co cię jeszcze trzyma przy mnie? Co się stanie, gdy dłużej ze mną nie zostaniesz? Jaką drogą pójdę? Jaki szlak wybiorę? Spójrz, tylko z tobą jestem sobą. W przededniu Białej Niedzieli w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego odbył się koncert Tomka Kamińskiego, wokalisty, skrzypka, autora tekstów, przedstawiciela stylu muzycznego określanego jako piosenka autorska. Przez 15 lat śpiewał on w toruńskiej Nocnej Zmianie Bluesa. Po kilkunastu latach współpracy z zespołem Tomek rozpoczął solową, autorską karierę. Była to decyzja trudna, ale jak mówi sam artysta, jedyna możliwa, aby pozostać w zgodzie z samym sobą, tym, co się czuje i myśli. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuję, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak kwas zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę.